Lublin to miasto, które ma inspirować. Do tej pory miałem wrażenie, że Lublin ma inspirować tak bardziej na płaszczyźnie duchowej, kulturalnej. Miasto, które łączy w sobie wiele kultur. Czy teraz chce Pan budować taką dodatkową nogę, żeby miasto również inspirowało biznes, żeby ściągać tutaj biznes, rozwijać tutaj przedsiębiorstwa, czy wręcz chce Pan pójść o krok dalej i zachować tą sferę kultury, troszeczkę ją ograniczyć, a postawić właśnie bardziej na biznes, żeby inspirować w tym obszarze? My realizujemy od lat konsekwentnie tę strategię marketingową, którą moi poprzednicy zbudowali i oceniamy ją wysoko. W związku z powyższym tutaj staramy się wzmacniać te elementy, na których nam dzisiaj szczególnie zależy. I rzeczywiście przy aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury bardzo mocno eksponowaliśmy te zdarzenia kulturalne, czy pewną strategię w tym zakresie, którą mamy, czy którą zbudowaliśmy wraz z aplikacją, ale rozszerzamy to, bo program Lublin 2020, program strategiczny, który tworzymy, czy który już właśnie za chwilę przekażemy do konsultacji społecznych, pokazuje kilka takich obszarów, właśnie takiej kreatywności, również obszarów, można powiedzieć, tej inspiracji, szeroko rozumiany. Po pierwsze, to jest potencjał akademicki Lublin, ogromny. Jeśli mówimy dzisiaj, oczywiście mówimy pewnym skrótem o 100 tysiącach studentów i 20 tysiącach absolwentów, to oczywiście mamy tutaj jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Na pewno w tej części Europy będzie to też jeden z większych ośrodków. A zatem zagospodarujmy ten potencjał, oczekujmy większej kreatywności kadry naukowej, również i studiujących. I w tym wymiarze miasto chce pełnić rolę koordynatora. Chce również pełnić rolę miasta otwartego, w sensie oczywiście idei, ale również i kontaktów międzynarodowych. My mamy bardzo dużo miast partnerskich na wschodzie i tą wschodniość Lublina, to jest jak gdyby ten drugi obszar, do której tę strategię adresujemy. Tę wschodniość Lublina chcemy mocno rozbudowywać. Traktujemy Lublin jako miasto kompetencji wschodnich, czy jako Centrum Kompetencji Wschodnich, Centrum Partnerstwa Wschodniego. Dzisiaj właśnie rozpoczęła się delegacja w Gruzji, w Tbilisi i w Gori. Bardzo nam zależy, żeby obydwa te miasta były naszymi miastami partnerskimi. Podpisujemy listy intencyjne. To pokazuje, że sięgamy nie tylko do Ukrainy i miast ukraińskich, która jest dla nas strategicznym partnerem, czy miasta i regiony są strategicznym partnerem, ale również dalej w ramach właśnie państw Partnerstwa Wschodniego. I to jest ta otwartość rozumiana oczywiście w wymiarze tych kontaktów kulturalnych, naukowych, gospodarczych, współpracy administracji, realizacji dużej ilości projektów finansowanych ze środków unijnych. My mamy dzisiaj kilkanaście projektów realizowanych na Ukrainie. Stworzyliśmy znowuż kilkadziesiąt nowych projektów, które jeszcze nie zostały rozpatrzone, ale liczymy na pozytywne decyzje, chociażby w ramach programu Polska, Białoruś, Ukraina. Mamy co zaoferować naszym partnerom na wschodzie i oni nas od tej strony znają i traktują jako wiarygodnych. W związku z powyższym mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą współpracę z miastami i regionami. I kolejny obszar, który nas interesuje, oprócz akademickości, oprócz właśnie tej wschodniości Lublina, czy Lublina jako Centrum Kompetencji Wschodnich, to jest wymiar pewnej innowacyjności działań w sferze gospodarczej. W naszej strategii Lublin 2020 nastawiamy się na te obszary aktywności gospodarczej, które odpowiadać będą temu, co będzie za kilkanaście lat. Bardzo chcemy rozbudować sferę usług. I te centra usług to jest ten nasz pomysł na przyciąganie inwestycji i kreowanie miejsc pracy, ale miejsc pracy dla absolwentów naszych uczelni. Dzisiaj te miejsca pracy tworzy się szybko, głównie w sferze handlu i usług. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę handel, to są miejsca pracy nie wymagające specjalnych kwalifikacji, ale usługi tak. Zobaczymy, jak w perspektywie kilku lat to będzie wyglądało. Dzisiaj uważam, że Lublin ma szansę stać się liderem inwestycji typu BPO, tak jak jest to w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, z powodów dostępnej siły roboczej, wysoko kwalifikowanej siły roboczej i jednocześnie również pewnej takiej kreatywności, którą tutaj widać. Znaczy, ja mam akurat
znajomych studentów czy absolwentów już uczelni, na której pracuję, którzy znaleźli się w centrach w innych miastach. I wiem w szczegółach, jak trudno jest w takim Wrocławiu, Krakowie dobierać kadry przy tych uwarunkowaniach związanych chociażby z wynagradzaniem zatrudnianych pracowników. Tutaj mamy wysokie kwalifikacje i jednocześnie mniejsze wymagania finansowe, ale też z drugiej strony mamy coś, co też dla inwestorów jest istotne. Na przykład znajomość angielskiego i rosyjskiego, tak? Albo angielskiego i ukraińskiego, czyli tę wschodniość wykorzystujemy również w tej ofercie dla inwestorów i to oczywiście gdzieś można opisać słowem inspiracja, bo staramy się inspirować tego typu działania, pokazując tak, tu znajdziecie dobre miejsce czy obszar do swoich innowacyjnych działań. Wiele mówi się o tym, że coraz bardziej urzędnicy powinni być kreatywni. Mam wrażenie, obserwując rynek marketingu, miejsc, działów promocji, to, że niestety ta kreatywność często jest zabijana poprzez to, że trzeba często przebić się ze swoimi pomysłami właśnie do prezydenta i uzyskać akceptację. Później jeszcze prezydent musi pomyśleć, czy rzeczywiście takie zbyt kreatywne pomysły nie zostaną skrytykowane przez Radę. Do tego mimo wszystko, jakkolwiek by się nie mówiło o samorządowcach, no to po części i pan jest politykiem, bo co 4 lata jednak ta walka na tej arenie politycznej również występuje. Więc czy rzeczywiście urzędnik, który ma w jakiś sposób odpowiadać za budowę marki miasta, może być tak w pełni kreatywnym, czy gdzieś mimo wszystko jest to troszeczkę zabijane? Znaczy, wie pan, to jest kwestia podejścia. Znaczy, nie oczekujmy od części urzędu, że będzie aż tak kreatywny, bo trudno sobie takie kreatywności wyobrażać w Wydziale Komunikacji, gdzie potrzebny jest profesjonalny urzędnik, a ta kreatywność w innych wydziałach. Ale tu wyraźnie podkreślam, że wokół mojej osoby, czy może inaczej, w urzędzie pojawia się bardzo duży desant młodych ludzi, z zróżnicowanym doświadczeniem. Niektórzy bardzo duże doświadczenie z biznesu przenoszą do nas, inni pobierają trochę jeszcze nauki, ale są wystarczająco dobrze wykształceni i kreatywni, żeby urząd i miasto oczywiście pożytek z nich miało. Mnie interesują takie zespoły, które widzą dla siebie szansę w budowaniu zarządzania w tych obszarach, za które odpowiadają, ale zarządzania właśnie z myślą o tej funkcji celu, czyli patrzymy strategicznie na miasto Lublin i te wyzwania, które przed nami stoją, próbujemy operacjonalizować, tworząc i realizując programy. Mam zespoły do takiego zarządzania. Zresztą niedawno mieliśmy okazję również dyskutować tutaj na temat, kto mógłby być project managerem w takich kilku projektach. I dzisiaj szukamy tych osób zarówno w urzędzie, jak i poza urzędem. Wokół prezydenta jest tu bardzo dużo pracowników naukowych, młodych adiunktów, którzy znakomicie wypełniają funkcje, które im powierzamy, a co jak co, ale kreatywności kadry naukowej nie brakuje. I wreszcie to, co chyba jest najważniejsze. Wokół naszych inicjatyw potrafiliśmy zgromadzić organizacje pozarządowe. Wielu samorządowców, liderów samorządowych uważa, że marketing to promocja, tak? Więc mam od tego wydział, niech się oni zajmują. No ale budowa marki to nie promocja, to tylko jeden z elementów budowania brandu miasta. I jak pan tutaj widzi swoją rolę jako właśnie samorządowego lidera? Co pan musi robić i czy rzeczywiście pan jest tym pierwszym i najważniejszym, który mimo wszystko koordynuje te wszystkie prace z budową marki, a także wizerunku miasta? Czy też podobnie jak inni mówi pan, mam tutaj zaufanych ludzi, oni to robią? Znaczy, oczywiście mam zespół, który się tym zajmuje w wymiarze operacyjnym i również strategicznym, ale to jest oczywiste, że takim ambasadorem brandu miasta jest prezydent, że to prezydent w dużej mierze decydować będzie o wizerunku miasta na zewnątrz. I z tego punktu widzenia do prezydenta przypisywałbym funkcję menadżera, który musi myśleć w kategoriach długiego okresu czasu, czy tego zarządzania strategicznego i z drugiej strony zarządzania operacyjnego, które może scedować na swoich zastępców, czy w poszczególnych pionach na również dyrektorów. Tutaj nie uciekniemy od takiego nowego modelu zarządzania gminą, powiatem czy województwem.
nie można dzisiaj poprzestać na takim postrzeganiu tego problemu, jak pan to zdefiniował. Czasy są zupełnie inne. Zresztą dynamika zmian w otoczeniu powoduje, że tak naprawdę w większym stopniu prezydenci stają się dzisiaj menedżerami, zarządzającymi organizacjami publicznymi, ale organizacjami, które mają swoje aktywa. Chcemy, żeby one były efektywnie zarządzane, mają swoje cele, chcemy, żeby one były sprawnie realizowane. Mające oczywiście różne modele finansowania, zwłaszcza w wymiarze inwestycyjnym. Więc ten długi okres czasu, który tutaj sobie próbujemy stworzyć, Lublin 2020, to jest wystarczająco długa perspektywa, żeby zbudować programy strategiczne i móc, operacjonalizując te cele, które tam formujemy, sprawnie je realizować, oczywiście wcześniej właściwie budżetując. To, co pan mówi, jeśli chodzi o organ uchwałodawczy, czyli ta polityka, ona nas dopada, to jest jasne, wcześniej czy później, chociażby dlatego, że budżet można traktować jako budżet polityczny, bo jest zatwierdzany czy uchwalany przez Radę Miasta, ale da się to sprowadzić do pewnego wspólnego mianownika. To znaczy radni mają dużą racjonalność w tym, co robią, o ile spoglądają w perspektywie wieloletniej. Jeśli się patrzy przez pryzmat dziś, tu i teraz, to oczywiście te kolizje będą. Jeśli się patrzy z perspektywy kadencji i dłużej, to ta odpowiedzialność, która na nas spoczywa, buduje płaszczyznę porozumienia. Taką płaszczyznę w Lublinie mamy. Dlaczego pana zdaniem samorządy tak rzadko wykorzystują narzędzia public relations? Czy to pana zdaniem wynika z tego, że tutaj znowu troszeczkę tak przez pryzmat polityki jest postrzegana, PR postrzegane, że PR to polityka, to oczywiście mówienie tylko nieprawdy. My w samorządzie nie chcemy PR-u, bo to jest źle postrzegane. Znaczy to wynika, rzeczywiście, tu ma pan rację, z pewnego takiego potocznego pojmowania czy postrzegania tego procesu. Publiczne pieniądze, które służą promocji oczywiście gminy, ale i kształtują wizerunek prezydenta, tak? Więc jakoś trzeba delikatnie chodzić po tej materii, po tym obszarze, żeby nie obróciło się to przeciwko komuś, kto taką politykę prowadzi. Ale chyba też jest tak, że gdyby pan teraz powiedział, że zatrudnia pan agencję PR-ową, to pewnie za chwilę wszystkie, przynajmniej lokalne media, rzuciłyby się na pana, że o, zbliżają się wybory, już za 3 lata, jest agencja, która będzie kreować prezydenta. Ja panu powiem tak, wielu z nas robiło to i robi, czyli inaczej mówiąc, prywatnie, jeśli jest taka potrzeba, zbliżają się wybory, prywatnie opłacamy takie agencje. To jest trochę archaiczne, powiem szczerze, dlatego że na sukces w wyborach pracuje się przez 4 lata. Pierwszy rok urzędowania powinien nas przybliżać do wygranych wyborów w następnych wyborach, a zatem również te narzędzia do budowania tego wizerunku, opartego zresztą na skuteczności tego zarządzania, te narzędzia powinny być też wbudowywane w zarządzanie. Z mojego punktu widzenia nie ma problemu. Oczywiście społeczne postrzeganie tego może być różne i stąd ta ostrożność, o której tutaj mówimy. Dzisiaj samorządy chociażby budując swój wizerunek na zewnątrz, muszą do tych nowoczesnych narzędzi się odwoływać i szukać partnerów w postaci agencji do budowania takich strategii czy takiej polityki. My to robimy bardzo ostrożnie, to prawda, ale robimy.